Cześć, witam na kanale Para Drutu. W tym filmiku chcę pokazać taki wzór z takimi bąbelkami. Ten wzór ma w raporcie 17 oczek plus 7 oczek dla symetrii i plus 2 oczka od krawędzi. Tu mam zrobione 3 raporty. W jednym raporcie 18 ścieków do góry. Przed tym jak pokażę Wam ten wzór, jak zrobić, chciałabym podziękować za komentarze. Czytam każdy komentarz, staram się odpowiedzieć na każdy komentarz. Bardzo dziękuję za lajki i za subskrypcje. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną, oglądacie mój kanał, moje filmiki. No i zaczynamy. Pierwszy ściek będziemy robić. Zaczynamy od tego, że pierwsze oczko my zdejmujemy, jak zawsze. I dalej robimy. Pierwsze oczko wzoru to jest prawe oczko jedno. Dalej robimy narzut. Dalej mamy dwa oczka. Robimy dwa oczka prawych. No tak. Razem jednym oczkiem prawym. Następnie mamy prawe oczko. Dalej tych dwa oczka prawych musimy odwrócić tak, żeby one patrzyły w drugą stronę. I zrobimy ich dwa oczka razem w prawą stronę, czyli wchodzimy w drugi pociąg pierwszy i przerabiamy prawym oczkiem jednym razem. Dalej robimy narzut, prawe oczko. I to jest 7 prawych oczek. Takie zostaje. Dalej mamy 10 lewych oczek. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I znowu jedno prawe oczko, narzut, dwa oczka prawych razem jednym oczkiem. Dalej mamy prawe oczko, dwa oczka następnych odwracamy w drugą stronę, czyli wchodzimy tak z tyłu, odwracamy ich, przerabiamy jednym prawym, wchodzimy w drugi pociąg pierwszy, dlatego to drugie będzie na pierwszym. Robimy narzut, prawe oczko, zamykamy ściek. Pierwszy ściek raportu zrobiony. Drugi mamy na lewej stronie. Pierwsze oczko my zdejmujemy. Dalej mamy 7 lewych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam, gdzie jest narzuty, przerabiamy też lewym 6 i 7. Następnie na lewej stronie będziemy robić te bąbelki. W jednym raporcie jest 8 bąbelek, a mamy 10 oczek, czyli z prawej strony to 10 lewych oczek, a z lewej to będą 10 prawych oczek. Czyli w pierwszym i na ostatnim oczku nie będzie bąbelka. Pierwsze oczko my przerabiamy, a na drugim będziemy robić bąbelek. Jakiego będziemy robić? Już pokazuję. Wchodzimy od środka w oczko. Nie wyciągamy, tylko jest w jednym oczku teraz dwa druty. Te dwa druty przyciągamy troszeczkę do góry. Wychodzi nam tak, że prawy drut jest pod lewym drutem. I tak musi być. Trzymamy ich, bierzemy w oczki i nakładamy, tak narzucamy 10 razy, ale tak swobodnie, czyli luźno. I tak mam raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenasty raz robimy tylko na jeden drut. Teraz paluszkiem musimy przytrzymać i ten drut prawy, ten, który mamy narzucony, przyciągamy przez wszystko i przez to oczko i wyciągamy sobie oczko. Teraz ją przytrzymujemy, żeby ono nam za dużo nie wyciągnęło się. Ściągamy to wszystko z lewego druta, teraz wszystko mamy na prawym i rozciągamy tę narzuconą łoczkę. Tą narzuconą łoczkę, od narzuconą łoczka jest do końca. Jest fajnie rozprawiona.
nigdzie nie mam żadnego guza. Teraz bierzemy i ściągamy pomalutku, ściągamy. Ciągniemy za naszą łączkę i ściągamy. Jest tak niefajnie, znowu rozciągamy i pomału, pomału ściągamy. Tak możemy rozciągać, ściągać do tej pory, dopóki nam się nie spodoba ten bąbelek. O, teraz jest fajnie. Składamy go w dwoje, trzymamy paluszkiem i dorabiamy jeszcze dalej 8 prawych oczek. Mamy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystkich mamy, tak? 2, 4, 6, 8, 10. Czyli jest wszystko zrobione, jest dobrze. Dalej mamy 7 lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zamykamy kilka. I proszę, jeden bąbelek już mamy zrobiony. Znowu robimy na prawej stronie. Pierwsze oczko zdejmujemy, mamy prawe oczko. Następne drugie robimy prawe. Robimy narzut. Dalej, oczko zdejmujemy bez przerabiania. Następne dwa oczka musimy znowu odwrócić. Przerobić ich dwa razy jednym prawym. I teraz przez to przerobione przerzucamy to, które zdjęłyśmy bez przerabiania. Teraz mamy 3 razy oczka po środeczku. Robimy narzut i 2 prawe oczka. Raz, 2. Dalej mamy 10 lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu, gdzie mamy zrobiony bąbelek, trzeba będzie tak pociągnąć trochę, 8, tak. O, 9, tak przyciągamy jedno do drugiego, dlatego żeby nie było dziureczki, i 10, jest zrobione. Dalej znowu robimy prawe oczko, raz, prawe, 2, robimy narzut, zdejmujemy oczko bez przerabiania, następne dwa oczka odwracamy, przerzucamy na lewą stronę i przerabiamy dwa oczka razem. Dalej mamy go na prawej stronie i przerzucamy to, które nie przerabiałyśmy, przez to oczko. Jest 3 oczka razem. Robimy narzut, raz oczko prawe, 2 oczko prawe, zamykamy ścieżkę. Odwracamy i robimy na lewej stronie. Pierwsze zdejmujemy, mamy 7 lewych oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalej robimy znowu, będziemy robić bąbelek. Robiłyśmy na drugim oczku, teraz będzie na trzecim. Czyli 2 oczka prawe przerabiamy. Raz, 2, a na trzecim będzie bąbelek. Wchodzimy znowu ze środka w oczko, wyciągamy sobie druty. Trzymamy paluszkiem dwa druta razem, prawą ręką, a lewą narzucamy 10 razy łoczkę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 robimy. Na jeden drut przytrzymujemy i wyciągamy sobie na jeden prawy drut. Wyciągamy z lewego, znowu przytrzymujemy i rozprawiamy to narzucanie, żeby nie było. Rozprawiamy do tej pory, żeby nijakich guzów, żadnych guzów nie było. Musimy wszystko fajnie porozplątać. O, i jest. Teraz trzymamy za włoczki i zaczynamy ściągać. Jeszcze raz.
teraz może jeszcze troszeczkę. O, i teraz mam taki fajny. Składamy dwa razy, tak żeby było przy tej ostatnim oczko, nasze oczko, żeby było tak niezałóżne. I dorabiamy do prawych oczka do końca. Dalej mamy 7 razy. Teraz odwracamy się. Mamy już dwa bąbelka zrobione. To znowu robimy tak. Czyli tu, gdzie prawe oczko, to zaczynamy tak, jak robiłyśmy w pierwszym ściegu. Pierwszy zdejmujemy, robimy prawe oczko, narzut, dwa oczka prawe razem, jednym prawym, znowu prawe oczko. Dalej odwracamy dwa oczka w drugą stronę. Przerabiamy ich dwa razy, robimy narzut i prawe oczko. Dalej mamy 10 lewych oczek i tam, gdzie miałyśmy bąbelek, trzeba będzie tak pociągnąć, żeby nie było dziury. O, mamy i teraz tak przyciągamy troszeczkę oczko, żeby było tak za ciasno trochę, ale żeby dziury nie było. I znowu mamy prawe oczko. Narzut, dwa oczka prawych razem jednym oczkiem prawym zrobione. Dalej mamy prawe oczko, dwa oczka następnych odwracamy, żeby przerobić ich też razem jednym. Robimy narzut, prawe oczko, zamykamy ścieg. Odwracamy się na lewą stronę. I znowu to samo. Tam, gdzie lewe oczko, to przerabiamy i będziemy robić trzeci bąbelek na czwartym oczku. Czyli zaczynamy 7 lewych oczek, raz, dwa, trzy. Tam, gdzie mamy narzuty, to też przerabiamy lewym oczkiem i będzie wszystkich 7. Możemy policzyć 2, 4, 6, 7. Mamy. Teraz trzeci bąbelek znaczy na czwartym oczku, dlatego że pierwsze oczko my nie robiłyśmy bąbelka. Raz, dwa, trzy i mamy czwarty. Wchodzimy znowu ze środka, wyjmujemy te druty, robimy wszystko to samo. Przetrzymujemy i zaczynamy 10 razy narzucać. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz na prawy drut nakładamy sobie tak o 11 do oczko i przyciągamy, tak chcę pokazać. To zaraz zdejmę i tu mam to oczko, tak? I przyciągam jego też, tylko też przez oczko. Teraz zdejmujemy z lewego druta, przytrzymujemy to wszystko paluszkiem prawej rączki, a lewą rozciągamy sobie włoczkiem. Tak, żeby nie było. O, rozciągnęłyśmy i zaczynamy ściągać, robić bąbelek. O, jest, teraz składam jego, przytrzymuję też paluszkiem prawej rączki i dalej dorabiam sobie prawe oczko. Dalej mam 7 lewych. I dorabiam ich do końca. Do końca ściegu, tak jak robiłyśmy. Znowu odwracamy się. I tu, gdzie prawe, to robimy tak, jak robiłyśmy w drugim, czwartym ściegu. Nie, w trzecim ściegu, przepraszam. To mamy trzeci ścieg prawy. Znowu zdejmujemy, robimy prawe oczko raz, prawy dwa. Narzut zdejmujemy bez przerabiania oczko. Następne dwa oczka odwracamy w drugą stronę, tak? Wchodzimy w drugie, potem pierwszy, przerabiamy ich razem i przez to przerobione przerzucamy to oczko, bez którym po prostu wjęłyśmy.
Dalej robimy narzut, robimy raz prawy, robimy dwa prawy. Dalej mamy 10 lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I znowu prawe oczko raz, prawe oczko dwa. Narzut, zabieramy oczko bez przerabiania. Następne dwa odwracamy. Przerabiamy ich dwa razy jednym oczkiem i przerzucamy przez niego trzecie oczko. Robimy narzut i następny raz oczko prawe, dwa oczko prawe, zamykamy ścieżkę. Odwracamy się i będziemy znowu robić bąbelek. Czyli bąbelek robi się nam, robimy na lewej stronie, ale robi się nam on na prawej. No. Tam, gdzie mamy lewe oczko, przerabiamy ich lewo. 5, 6, 7 oczek. Dalej mamy czwarty bąbelek, tak? Na piąte oczku będzie. Liczymy raz prawy, dwa prawy, trzy prawy, czwarty prawy i na piątym wchodzimy, będziemy robić bąbelek. Znowu tak samo składamy. Prawa pod lewym drutem, przytrzymujemy, narzucamy oczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenasty wrzucamy na prawy drut, przytrzymujemy paluszkiem i przyciągamy wszystko, wszystko wyciągamy. Ściągamy razem, przytrzymujemy też paluszkiem. I zaczynamy ściągać sobie ten bąbelek. Składamy razem i dorabiamy swoje prawe oczko do końca. Dalej mamy 7 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zamykamy ścieg. Odwracamy się. I zaczynamy znowu. Zdejmujemy. Mamy prawe oczko, narzut. Dwa oczka razem. Potem jedno oczko prawe, odwracamy dwa oczka, przerabiamy je też razem, robimy narzut i prawe oczko. Dalej mamy 10 lewych. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I znowu mamy prawe oczko, czyli pierwsze prawe, jedno prawe, robimy narzut, dwa oczka prawe, przerobimy razem jednym prawym, dalej mamy jedno oczko prawe, następne dwa oczka prawe musimy odwrócić w drugą stronę, przerobić ich dwa razy jednym prawym, potem robimy narzut, prawe oczko, zamykamy ścieżkę. Odwracam się. Tutaj mamy już 4, czyli jeszcze 4 nam bąbelki. Odwracamy się. I tu idziemy tak, jak robiłyśmy. Gdzie lewe mamy 7 lewych. Teraz będziemy mieć 5 bąbelek, znaczy na 6 oczku będzie. Liczymy raz prawy, 2, 3, 4. 5 i na 6 będzie znać, wchodzimy w 6 oczko, wyciągamy sobie druty, trzymając sobie paluszki, narzucamy 10 razy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Narzucamy luźnie, tak żeby
nie zaciągać, bo jak zaciągniemy, to nie wyciągniemy tego potem. Będzie ciężko wyjąć oczko. Ściągamy go z lewej strony. Czyli mogę powiedzieć tak, na początku będzie ciężko robić ten bąbelek, naprawdę. Ale później, jak parę razy spróbujesz, to ci już uda się. Dlatego luźnie narzucasz tą włoczkę, wtedy lepiej go więcej mieć, to włoczki 2-3 razy ściągnąć, ale będzie dużo lepiej go potem wyjąć tą petelkę. Może jeszcze raz za szeroko. O, teraz jest dobrze. Teraz na prawej stronie trzymam te, tutaj na prawej stronie trzymam ten bąbelek i drabiam sobie prawe oczko. Ja zalecam spróbować parę razy. Pierwszy raz nie będzie udawało się, ale naprawdę spróbować raz, drugi, trzeci i będzie ten bąbelek udawać się, bo jest bardzo fajny, bardzo piękny. Teraz znowu odwracamy się i zaczynamy. Znowu. Pierwszy wyjmujemy. Mamy dwa prawe oczka. Raz, dwa. Robimy narzut. Znowu niby powtarza się to, gdzie trzy oczka będzie razem. Czyli jedno oczko my zdejmujemy bez przerabiania. Dwa oczka tych następnych odwracamy w drugą stronę i przerabiamy ich jednym prawym oczkiem. I narzucamy na niego to oczko, które zdjęłyśmy bez przerabiania. Robimy narzut i dorabiamy dwa oczka prawe. Następnie mamy 10 lewych oczek. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, tak przyciągam sobie, żeby dziury tej nie było tak jak mówiłam, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz prawe znowu. Pierwsze prawe, drugie prawe, narzut, następny zdejmujemy bez przerabiania, tylko zabieramy z lewego na prawą stronę. Dalej odwracamy w drugą stronę dwa oczka, wracamy na lewą stronę, przerabiamy dwa oczka razem, jednym prawym i przerzucamy przez niego oczko. Znowu robimy narzut i dorabiamy dwa prawe oczka, zamykamy ścieżkę. Odwracamy się i będziemy robić szósty teraz. Bąbelek. Czyli znowu 7 lewych, 3, 4, 5, 6, 7. Dalej mamy jaki? Szósty bąbelek, znaczy na siódmym oczku będzie. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. I na siódmym robimy. Wchodzimy od środka. Wyjmujemy drut, wszystko tak jak robiłyśmy, narzucamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenasty przerzucamy sobie przez jeden drut, przytrzymujemy paluszkiem i wyjmujemy wszystko. Zdejmujemy z lewego druta. Tutaj przytrzymujemy, żeby nam nie za bardzo rozciągnęło się. Rozciągamy i zaczynamy ściągać, robić bąbelek. Jeszcze raz rozciągamy. I jeden jeszcze, bo ja tego za luźno robię, dlatego ściągam go trzy razy. Trzymam na prawej stronie bąbelek paluszkiem i dorabiam jeszcze sobie do końca prawe oczko. Trzy. I mam dalej oczko lewe. Zamykamy ścieżkę. I mamy już sześć bąbelków. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A wszystkich mamy 8, czyli jeszcze dwa bąbelka nam trzeba zrobić. I znowu zaczynamy.
raz oczko prawe, narzut, dwa oczka prawe, dalej znowu prawe oczko, następne dwa odwracamy, przerzucamy na lewą stronę, przerabiamy ich dwa razy. Narzut i prawe oczko. Teraz mamy 10 lewych. Raz, dwa, trzy. Tu gdzie był welek, musimy ściągnąć, tak podciągnąć kuloczkę, żeby było troszeczkę tak za ciasno. Jeszcze raz tak samo i dalej robimy. Wtedy bąbelki będą lepiej wyglądać i dziury nie będzie. Znowu mamy prawe oczko, narzut, dwa oczka, razem. Dalej mamy prawe oczko, następne dwa oczka odwracamy w drugą stronę i przerabiamy ich dwa razy. Narzut, prawe oczko, zamykamy ścieżkę. Odwracamy się. Dalej będziemy robić siódmy, przedostatni bąbelek. Jak siódmy bąbelek będzie, to na ósmym oczku. Dlatego, że na pierwszym nas nie było bąbelka, na pierwszym i na ostatnim nie będzie bąbelka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i na ósmym wchodzimy do środka i będziemy robić bąbelka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenasty na jedno. Trzymamy paluszki i to wszystko wyjmujemy. Trzymamy znowu paluszkiem to oczko, które my zrobiłyśmy teraz. Rozciągamy sobie oczkę. I tak jak u nas jest tak. Musimy rozłożyć go. O, jest. Teraz zaczynamy ściągać. Tak, jeszcze raz rozciągniemy. Ok, jeszcze muszę. O, jest. Teraz na prawej stronie składamy. Trzymamy paluszkę. I dorobimy jeszcze dwa oczka. I dalej mamy lewe oczko. Zamykamy ścieżkę, odwracamy się. I ostatni będą dwa ścieżki w raporcie. I znowu zaczynamy. Prawe oczko raz, prawe oczko dwa. Robimy narzut. Zdejmujemy jedno oczko. Dalej, bez przerabiania, po prostu zdejmujemy. Dalej dwa odwracamy. Przerabiamy ich dwa oczka razem jednym oczkiem. To, które zdjęłyśmy, przerzucamy przez niego. Wyszło nam trzy razem. Raz, dwa, trzy. Robimy narzut. I dwa prawe oczko. Dalej mamy 10 lewych. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I znowu prawe oczko. Raz prawe, dwa prawe, narzut. Zdejmujemy bez przerabiania, odwracamy dwa oczka i te dwa oczka od razu przerabiamy jednym prawym oczkiem. Przez niego przerzucamy to, które zdjęłyśmy. O, teraz mamy narzut i dwa prawe oczka. Zamykamy ścieżkę. I odwracamy się zrobić ostatni bąbelek. Ostatni będzie ścieg w naszym raporcie. Robimy 7 z początku lewych oczek. Tak jak idzie nam po wzorku, tak my robimy. Tutaj już nic nie zmienia się, tutaj wszystko tak samo. Ósmy będzie bąbelek na dziewiątym oczku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8 i na 9 wchodzimy. Wyszliśmy, trzymamy tak dwa druta w jednym oczku, tak? I narzucamy 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Przytrzymujemy paluszkiem. Chcę pokazać tak. Oki. Ja pozdejmuję to. Tak. I teraz jeszcze. I teraz to wszystko musimy wyciągnąć. O, tutaj go widać. Przytrzymuję. I teraz rozprawiam. A, nie. Chciałam pokazać, nie udało się. Dobrze. Czyli wchodzimy w oczko, narzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaste. Trzymamy. Teraz spróbujemy. O, to zaraz zdejmiemy. I teraz zdejmiemy. Teraz jego widzę, czy ono wchodzi. Raz. Wszystko zdejmujemy z lewego druta razem z tym oczkiem. Przytrzymujemy paluszkiem i rozciągamy. I zaczynamy robić bąbelek. Składamy go razem. I dorabiamy 10 jeszcze prawe oczko i 7 lewe. To robiliśmy. I to jest koniec jednego raportu. Zrobiony jest jeden raport. Czyli teraz u mnie tutaj jest 4 raporty zrobione. I tak wygląda. Jest, moim zdaniem, jest bardzo fajny ten wzór. Jest taki ciekawy. Druga strona jest taka też. Mam nadzieję, że spodobało się. Czekam na komentarze, lajki. Jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał. I do zobaczenia wkrótce w następnym filmiku.